Lata 60. w historii polskiego filmu dokumentalnego to okres niezwykle interesujący. Obfitujący w rozmaite, czasami bardzo złożone zjawiska. Nie są to jednak tendencje i trendy szalenie wyraziste. Raczej decydują o nich, czy określają je określone sylwetki twórców, takich jak chociażby Kazimierz Karabasz czy Janusz Kidawa, czy wielu jeszcze innych, którzy kontynuowali wówczas swoją karierę. Filmową, ale także młodzi twórcy, którzy debiutują w latach 60., mam tu na myśli chociażby Mariana Marzyńskiego. Okres siódmej dekady w polskim filmie dokumentalnym to jest czas, w którym obfitują pewne tematy, dwa. Pierwszy z nich to obserwacje życia. Mamy do czynienia z pewną wnikliwą obserwacją w sferze mikro. To znaczy realizatorzy filmowi sięgają po kamerę i kierują ją w stronę pojedynczego bohatera, indywidualnego bohatera, bądź w stronę mikrośrodowisk, grupy pasjonującej się jakimś hobby czy pewnym środowiskiem z małego miasteczka. Mamy także sferę Makro. Sfera makro z kolei to pewne mm, historiozoficzne albo socjologiczne obserwacje o bardzo szerokim spektrum, e, mówiące o pewnych syntezach e, związanych z patologiami społecznymi. I mamy temat drugi. Temat drugi z kolei to temat historii, historii najnowszej związanej z okresem II wojny światowej. Tutaj także możemy mówić o pewnym zróżnicowaniu. Chodzi o to, że wykorzystywano wówczas inne czy bardzo zróżnicowane warsztatowe chwyty, środki wyrazu. Wykorzystywano także rozmaite gatunki związane z filmem niefikcjonalnym. Mamy do czynienia z pewnym spadkiem po epoce II wojny światowej związanym z działalnością Londyńskiego biura filmowego i z kinem propagandowym, w którym wykorzystywano tak zwany film montażowy. Ale mamy także do czynienia z pewnym nowum genealogicznym. E, powstają w latach 70. filmy dokumentalne, niekiedy bardzo krótkie, ale szalenie nowe pod względem środków wyrazów i cech gatunkowych. Nie dość, że podejmuje się tematy, Dotychczas bardzo kontrowersyjne, związane chociażby z martyrologią Żydów, to jeszcze wykorzystuje się nowatorski warsztat, inne podejście. Odchodzimy od propagandowego plakatu, od poetyki socrealistycznej. Także odchodzimy nawet od czarnej serii, która poprzedzała lata 60. i zaczynamy realizować filmy z inną konwencją czasami poprzez impresję filmową, czasami z wykorzystaniem nowych źródeł historycznych. Mamy zatem do czynienia z pewnym stopniowym rozwojem, e, uwarunkowanym nie tylko samą sztuką filmową, ale także pewnymi zewnętrznymi czynnikami. Jest ich kilka. Pierwszy z nich to przede wszystkim powstanie sieci kin studyjnych, w których można było owe dokumentalne prezentacje, e, Formułować w formie pewnych filmowych projekcji wraz z dyskusją. Druga rzecz, niezwykle istotna, to rozwój telewizji jako nowego kanału dystrybucyjnego, ale także swoistego mecenasa sztuki. Bardzo interesującym i niezwykle ważnym było także powstanie ogólnopolskiego, ale później także międzynarodowego festiwalu filmów. Krótkometrażowych, który odbywał się w Krakowie. Była to swoista platforma, na której można było prezentować najnowsze polskie produkcje niefikcjonalne, ale można było także um, organizować pewne forum um, wymiany doświadczeń z kinem obcym, międzynarodowym. Jeśli mówimy już o polskim kinie niefikcjonalnym lat 60. To należy formułować wnioski podług twórczości określonych autorów filmowych. Najważniejszym z nich, człowiekiem, który oprócz Jerzego Bossaka stanowił o polskiej kinematografii niefikcjonalnej owej dekady, był Kazimierz Karabasz. Jego propozycje filmowe, ale także później swoista szkoła Kazimierza Karabasza, jak o niej mówiono, zadecydowały właśnie o kształcie tego Kina. Zaczęto mówić o pewnej szkole, polskiej szkole filmu dokumentalnego, która miała być pewnym porównaniem do zjawisk fabularnych, bo przecież najważniejszym i najbardziej wartościowym zjawiskiem w polskiej kinematografii jest polska szkoła filmowa dotycząca kina fabularnego z drugiej połowy lat 50. Porównywano te dwa zjawiska, ale myślę, że nie można ich porównać wprost, ponieważ polskie środowisko twórców kina niefikcjonalnego było na tyle zatomizowane, że nie możemy mówić o pewnej spójnej formacji artystycznej. Każdy tworzył podług swoich metod i każdy tworzył w takiej problematyce, która była mu najbliższa. Jedni tworzyli kino społecznie zaangażowane, inni z kolei odnosili się do najnowszej historii Polski. Wracając do Kazimierza Karabasza. Jego propozycje rozpoczynamy praktycznie od twórczości, która kwestionowała to, co wydarzyło się wcześniej, czyli mówimy o kinie socrealistycznym. Jego pierwsze propozycje to filmy, gdzie diabeł mówi dobranoc oraz ludzie z pustego obszaru. Jeszcze filmy z końca lat 50. które stoją w pewnej kontrze właśnie do poetyki socrealistycznej. Odrzucają plakat produkcyjniaka i proponują w zamian nową tematykę. Nową tematykę związaną z obrazami przedstawiającymi pewne patologie społeczne, pewne takie zjawiska, które dotychczas nie były podejmowane przez polskie kino niefikcjonalne. Wspólnie z Władysławem Ślesickim realizują te dwa filmy i jest to dla nich coś nowego, jest to pewna nowa propozycja, którą później twórczo Kazimierz Karabasz będzie rozwijał w tak zwanej metodzie. Ponieważ jego twórczość ofituje właśnie w takie obrazy, które tworzą pewną całość. Mamy określone fazy twórczości Kazimierza Karabasza. Jest ich kilka. Sam je zresztą wyznaczył. Ale one stanowią pewien pewien tok rozwojowy. One stanowią pewną całość. Pokazują. Pewien proces czy ewolucję jego twórczości. Pierwsza faza to właśnie te dwa filmy, o których wspomniałem. Druga faza to już pewne spektakularne sukcesy. Kazimierz Karabasz w drugiej fazie swojej twórczości tworzy muzykantów. Tworzy a, film, który później zadecyduje o całej kinematografii w siódmej dekadzie. Muzykanci to opowieść o. Amatorskiej sekcji dęciaków. Tak się nazywa ten zespół. Są to amatorzy, robotnicy, którzy na, na ekranie przedstawieni przez Kazimierza Karabasza właśnie podejmują próbę amatorskiego zespołu muzycznego. I obserwujemy tę próbę w niezwykle ciekawej odsłonie takiej, która jeszcze dotychczas nie była obecna na ekranach polskiego kina. Dokumentalnego. Kazimierz Karabasz wprowadził pewne nowe. Przede wszystkim zastąpił światło boczne, światłem górnym, co dało szerokie możliwości wykorzystania przestrzeni, ale co istotne, zrezygnował także z komentarza z Ofu, który miałby podpowiadać widzowi, jak dany film interpretować. Ten komentarz zastąpiono bardzo wnikliwą, cierpliwą obserwacją. Przyglądamy się na zbliżeniach poszczególnym gestom e, prezentującym określone stany uczuciowe, e, określone nastroje, ale także pewne relacje międzyludzkie, które z tych gestów wynikają. Nasi amatorzy, muzycy przedstawiają się na ekranie jako bohaterowie szalenie mili, przystępni, e, ale także bohaterowie, których możemy interpretować w sferze uczuć. To było bardzo istotne. Nie, nie należało, czy nie musieliśmy używać wielu słów, ażeby te uczucia uchwycić. Wystarczyły zbliżenia określonych gestów, spojrzeń, czy relacji z siedzącym obok innym muzykiem. W tym samym czasie, czyli w roku 1960, Kazimierz Karabasz realizuje Ludzi w Drodze film opowiadający o wędrownych cyrkowcach, ale. Przełamuje w tym filmie zdecydowanie to, w jaki sposób dotychczas podejmowano tego typu temat. Cyrkowcy nie są przedstawieni na ekranie w trakcie swoich występów w namiocie, ale na zasadzie podpatrywania na długiej ogniskowej zostają uchwyceni podczas codziennych czynności. Podczas jedzenia czy prania brudnej bielizny, są także uchwyceni w, jakby, w swoich przygotowaniach zakulisowych do występów w namiocie cyrkowym. Widzimy ich wysiłek, skupienie, widzimy codzienne rozterki i zmagania z pewną materią cielesną, czyli pokonywania własnych ograniczeń cielesnych. Drugi film, Węzeł, który należałoby umówić w tym okresie, to film opowiadający o węźle kolejowym w Tarnowskich Górach. Tutaj z kolei Kazimierz Karabasz próbował twórczo wykorzystać swoje doświadczenia filmowe, poszerzając pole penetracji dźwiękowej. Teraz 189 ma o 23 tych potąków. 909-3. Ja mu planowego... Chyba proszę pana, że zamiast tego, zamiast planowego pociągu wrzuci ten dodatkowy proszę pana w miejsce tego Do planowego. Prawie, to ja się nie ma, na to wchodzę. Z grupy nie odjechał, pociąga. Tak? Ludzie nie poleciał, no nie wiem gdzie on się zgubił. Chodziło o to, a żeby pokazać e, bohaterów. W kontekście ich codziennej pracy w tytułowym węźle, ale pokazać ich z twórczym wykorzystaniem warstwy dźwiękowej, nagrywając w pierwszych próbach obraz i jednocześnie dźwięk. Bo wówczas, w latach 60., nie mieliśmy jeszcze takich technicznych możliwości jak chociażby realizatorzy z Europy Zachodniej. Kazimierz Karabasz w swoich pierwszych filmach próbował te zdobycze techniki twórczo wykorzystać i udało mu się to właśnie wywęźle. Twórczość Kazimierza Karabasza rozgrywa się procesualnie na przestrzeni całej dekady. Mówiliśmy o pierwszych jego filmach i o tworzeniu się pewnej określonej metody, o twórczym wykorzystaniu środków wyrazu. O budowaniu psychologicznych portretów bohaterów i wykorzystaniu nowatorskich środków technicznych. Ale kolejne filmy, a jest ich kilka, to są takie filmy, które nie, których nie uważamy już za wielkie osiągnięcia tej metody. To są filmy, w których Kazimierz Karabasz. Poszukuje nowych środków wyrazu, czy poszukuje nowych realizacji metody, i są to poszukiwania, raz bardziej udane, raz mniej udane, ale one prowadzą do tego, ażeby tę metodę twórczo przystosować do nowych wymagań otaczającej nas rzeczywistości. Bardzo istotne w tym kontekście są dwa filmy. Pierwszy. Z roku 1965 zatytułowany Na progu i drugi z roku 1967 pod tytułem Rok Franka W. To filmy oczywiście od siebie bardzo różne, ale oba przełomowe. Pierwszy z nich, Na progu, e, o bardzo znamiennym tytule, opowiada o maturzystkach, które wkraczają w dorosłe życie. Ale ten tytuł ma podwójne znaczenie. Oczywiście, tema, temat wkraczania w dorosłość, czyli przekraczania pewnych kolejnych progów, stawiania kolejnych kroków, pięknie współgra z podjętym tematem, ale jest to także film autorefleksyjny. Tutaj Kazimierz Karabasz próbuje sprawdzić wszystkie środki wyrazu, które wykorzystywał dotychczas w swoich filmach. Podsumowuje, dokonuje pewnej refleksji i stwierdza, że Metoda sprawdzała się dotychczas, ale mamy nowe wymagania, świat się zmienia e, i także warsztat się zmienia i powinniśmy wychodzić naprzeciw e, nowemu odbiorcy. Zatem proponuję, ażeby wymyślić coś nowego, to znaczy pogłębić psychologiczny portret bohatera. I tak też się dzieje w filmie Rok Franka W. To jest opowieść o Franku Wrublu, młodym chłopaku, który z prowincji przenosi się do wielkiego ośrodka przemysłowego, i przez rok Kazimierz Karabasz obserwuje jego zmianę, zmianę pod wieloma względami. Franek Wrubel to jest bohater jakby z tłumu, przeciętny obywatel, który młody zresztą, który oczywiście przez ten rok no, dokonuje bardzo wielu zmian w swoim życiu. Film ma budowę czteroczęściową, zgodnie z przebiegiem pór roku. Zaczyna się jesienią, gdy nasz bohater dopiero poznaje rzeczywistość i jest bardzo niepewny. Zimą już spotyka się z nowymi przyjaciółmi, jego kontakty poszerzają się, poszerza się także przestrzeń, w której obcuje. Na wiosnę zaczyna już umawiać się z dziewczynami i zmienia pracę. A latem zdaje nawet kurs na prawo jazdy, i wydaje się, że już zasymilował się ze społeczeństwem i już jest w pełni dojrzały do dorosłego życia. Cóż miał na myśli Kazimierz Karabasz, realizując film Rok Franka W? To było, to było wielkie wyzwanie. Dotychczas uważano, że Film dokumentalny to nie jest właściwe medium do tego, ażeby zbudować psychologiczny portret jednego indywidualnego bohatera. Kazimierz Karabasz zaprzeczył te, tej opinii właśnie filmem rok Franka W. Zbudował taki portret dzięki yy, bardzo w Takim wnikliwym przygotowaniu scenariusza do tego filmu. To był taki dokładny, dobrze rozpisany scenariusz, jak w filmie fabularnym, czyli miał już założoną określoną kompozycję, konstrukcję. I druga rzecz, um, chcąc właśnie nadać tej opowieści pewien wymiar uczuciowy, emocjonalny, egzystencjalny, by nie powiedzieć w końcu psychologiczny, poprosił swojego bohatera, ażeby. Prowadził dziennik. Zapisywał swoje bardzo proste czasami relacje z każdego dnia, ale także własne przemyślenia. I ten dziennik został włączony na zasadzie um, głosu z OFU do tego filmu i był pewnym uzupełnieniem, by nie powiedzieć, także podstawą do zbudowania owej sylwetki czy portretu psychologicznego Bohatera. Jest mi ciężko tutaj, ale o tym nikomu nie będę mówił. Czwarta rano pobudka i wstawanie, godzina piąta to już wyjeżdżanie do pracy, o 15 powracanie, o 16 wyjazd na kurs zawodowy. Ja do takiego wypełnionego czasu wszystko na komendę nie mam przyzwyczajenia. W domu robiłem, ale nie tak na komendę. Znowu jedzenie albo mieszkanie to lepsze jak w domu. Ten film okrzyknięto właśnie filmem przełomowym. Po chwilowym kryzysie, mniej więcej w połowie lat 60., metody Kazimierza Karabasza. Tutaj mamy do czynienia z czymś całkiem nowym. Kazimierz Karabasz jeszcze w latach 60. miał swoich naśladowców i kontynuatorów jego drogi twórczej. Zaliczyć możemy do nich Mariana Marzyńskiego, Janusza Kidawę czy Krystynę Gryczołowską i Danutę Haladin. Realizowali filmy zgodnie z przyjętą a priori metodą, ukształtowaną przez praktykę twórczą mistrza, ale także realizowali. Określone tematy czy podejmowali pewną problematykę, która była charakterystyczna dla twórczości Kazimierza Karabasza. Była to problematyka społeczna. Przedstawiano zazwyczaj młodych ludzi, przeciętnych ludzi z ludu, którzy mieli własne zainteresowania i pasje. Przedstawiano ich też w bardzo charakterystyczny sposób to znaczy z pogłębioną warstwą dźwiękową. W bardzo bliskich planach, uchwyt, mogących uchwycić ich uczucia, ich stany emocjonalne czy nastroje. Do filmów, które moglibyśmy wymienić jako tych, które nawiązywały do poetyki i do pewnego programu Kazimierza Karabasza, to film Mariana Marzyńskiego: Licytacja oraz Być. Nawiązują one wprost do muzykantów oraz do ludzi w drodze. Pierwsza zmiana Janusza Kidawy, która nawiązuje do węzła, ale też w jakimś sensie do muzykantów, ponieważ jak sam twórca się wyraził, opowiada ona o dyrygencie, który kieruje kopalnią. Słucham, dyspozytor. Tu Procek, kontrola telefonu pożarowego, mówiąc numer 73, oddział 5, 26 marca 1962 roku. I mamy także Krystynę Gryczołowską i Danutę Halladin. Krystyna Gryczołowska to film, nazywa się Błażej Rejdak. To bardzo ciekawa opowieść o bohaterze również z prowincji. Tyle, że w odróżnieniu od Kazimierza Karabasza jest to opowieść mniej, powiedzielibyśmy, wyreżyserowana. To nasz bohater, mówiąc kolokwialnie, ciągnie całą historię. To on kreuje się przed nami na ekranie. Wypowiada się także z ofu. Nie ma tutaj dziennika spisanego na kartce, ale jest pewna autokreacja w tym, jak się postępuje w życiu i o tym, co się o tym życiu myśli. Kamień obrasta w mech, a jak go się turga, to kamień się coraz robi cieńszy, tak? No właśnie i ja tak, panie, i tak się to zbiera, po prostu życie takie, no, no życie, no. Nigdy człowiek nie jest taki, żeby powiedział tak, no teraz to już Panie jestem spokojny, Panie już, już nie brakuje mi nic, już możemy teraz leżeć, Panie już no. Filmy Danuty Halladin to z kolei filmy nacechowane tematyką społeczną i w tym sensie najbardziej odwołujące się do twórczości Kazimierza Karabasza. Danuta Halladin współpracowała również z tymi samymi współtwórcami filmowymi, co Kazimierz Karabasz, chociażby z operatorem Stanisławem Niedbarskim. Oprócz problematyki społecznej, czyli swoistych obserwacji życia, mamy do czynienia w latach 60. z drugim ważnym tematem. W polskim filmie niefikcjonalnym chodzi mianowicie o peregrynację historii. Są to, jest to swoiste repetytorium z historii najnowszej Polski dotyczące przede wszystkim obrazów II wojny światowej. W owym repetytorium historii mamy do czynienia z obrazami faszyzmu pokazującymi okrucieństwo hitlerowców. Mamy także do czynienia z obrazami przedstawiającymi barwy walki. Czyli udział naszych sił zbrojnych na frontach wschodnich i zachodnich, ale także walczących obywateli polskich czy działających także w konspiracji. Mówimy również o obrazach troszkę innych, to znaczy przedstawiających zgubne idee faszyzmu, w których zaangażowani byli chociażby oficerowie niemieccy. I chyba na końcu pewne próby historiozoficznej syntez. Podejmowano takie tematy, które podsumowywały większe fragmenty naszej historii, chociażby Powstanie Warszawskie czy walkę w kampanii tak zwanej kampanii wrześniowej. Podejmowano również tematy związane z martyrologią Żydów. Był to temat szalenie istotny i niezwykle delikatny. Ciekawą próbą e, ujęcia tego tematu były dwa filmy. Róża Janusza Majewskiego oraz Cmentarz Remu Edwarda Etlera. Bardzo ciekawe dwie propozycje, które odchodziły i w temacie, i w środkach wyrazu, czyli w tych sposobach realizacji, odchodziły od tego, co dotychczas proponowano w kinie, Próbującym uchwycić historię w jakimś sensie. Włączano w te środki wyrazu impresję, włączano także ironię, czy bardzo ironiczny komentarz. W przypadku filmu Janusza Majewskiego, Róża, mamy do czynienia właśnie ze swego rodzaju ironicznym podejściem. Janusz Majewski wykorzystał w tym filmie pewne Fikcjonalne środki wyrazu. To znaczy, ten film ma taką pewną formułę literacką, skomponowaną na zasadzie pewnego listu to jest punkt wyjścia listu dwóch Żydów, którzy znali tytułową Różę, czyli kobietę. Jeden z nich, Prosi drugiego, ażeby odnalazł jej grób, gdyż wie, że zginęła. I ten drugi podejmuje owe działania. E, oczywiście penetruje najpierw cmentarze żydowskie, poszukuje nagrobków z określonym napisem w języku jidysz. I ten początek filmu jest taki naturalny, powiedzielibyśmy, ale nasz bohater zaczyna odwiedzać inne miejsca. Poszukuje nagrobka. E, z tytułową bohaterką, z jej imieniem, w innych bardzo nietypowych miejscach. Okazuje się bowiem, że nagrobki z wypisanymi epitafiami w języku jidysz znajdują się albo w przęsłach mostów, albo w określonych drogach, które przebiegają z jednej wsi do drugiej, albo także w progach nowych domostw. I to zaczyna być z każdą chwilą coraz bardziej przerażające. Ostatecznie nasz bohater nie odnajduje grobu tytułowej bohaterki, ale odpisuje swojemu przyjacielowi, że ów grup znalazł, i jest on w świetnym stanie, obiecuje również, że będzie się tym grobem do końca swojego życia opiekował. Więc taka wymowa bardzo interesująca, a konstrukcja filmu Niezwykle przyliteracka. Mój drogi Danielu, spełniam Twoją prośbę. Stoję nad grobem góry. Drugi film, Cmentarz Remu Edwarda Etlera, to swoista impresja filmowa. Impresja będąca jednocześnie dokumentem filmowym. Posiada ramę kompozycyjną. Jest to śnieg przykrywający. Tytułowy cmentarz, czyli no taka wskazówka pewnego, e, pewnego przypruszenia dziejów w historii. Metaforycznie, oczywiście, przez śnieg, ale dosłownie poprzez zapomnienie, chociażby w głowach bohaterów czy decydentów państwowych. Cmentarz Remu, jak powiedziałem, to impresja. Przedstawia bożnicę, przedstawia cmentarz w bardzo ciekawych, poetyckich kadrach, ale na końcu w filmie pojawia się młoda dziewczyna, właśnie w bożnicy. Przypatruje się e, temu, co się w niej znajduje. I jest to taki pewien pomost między pokoleniami, dający nadzieję na to, że jednak temat ten bardzo ważny, temat martyrologii żydowskiej nie zostanie zapomniany, że będą nieść go w przyszłość kolejne. Pokolenia. Oprócz filmów podejm podejmujących tematykę żydowską, także holokaustową, mamy do czynienia w latach 60. w kontekście historii czy filmu historycznego, a także z filmami podsumowującymi udział polskich sił zbrojnych na frontach, rozmaitych frontach, czy to wschodnich, czy zachodnich. Dwa najciekawsze filmy, czy dwie najciekawsze propozycje wyszły z ręki Wincentego Ronisza. Noszą tytuł Bitwa o Anglię oraz Skok na Arnhem. To filmy opowiadające właśnie o udziale polskich sił zbrojnych na frontach zachodnich. Skok na Arnhem to bardzo ciekawa e, taka historyczna opowieść pewne studium historyczne. Podparte materiałami źródłowymi, niezwykle krytyczne wobec tego, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. Mówimy o fakcie historycznym o pewnej akcji desantowej przeprowadzonej przez aliantów bardzo nieudanej, w której zginęło bardzo wielu żołnierzy, także polskich. Reżyser właśnie w krytyczny sposób spogląda na to, wskazując winnych owego stanu rzeczy, owej tragedii, która się wówczas wydarzyła. Film drugi, Bitwa o Anglię, z kolei e, pokazuje naszych lotników w aurze zwycięstwa, pokazuje również ich niezwykle istotny udział w tym, że. Anglia została ochroniona, że nie została zdobyta, a polscy lotnicy w tej walce wykazali się bardzo wielką odwagą i to oni zadecydowali o ostatecznym zwycięstwie. Podaje określone dane historyczne, na przykład, że na jednego na Jednego polskiego lotnika, który stracił swoją maszynę, przypada aż dziewięć niemieckich. To były najlepsze wyniki. No i do dziś dnia przecież ta aura polskich lotników w Battle of Breton jest bardzo, bardzo istotna i podejmuje się ją w bardzo wielu historycznych przekazach. Wśród tematów historycznych podejmowanych przez polskich dokumentalistów tamtego okresu, wskazać należy przede wszystkim tematy związane z zgubnymi ideami faszyzmu. To jest zagadnienie niezwykle trudne w ujęciu i umożliwione zostało poprzez odnalezienie pewnych źródeł historycznych. Należały do nich pamiętniki i fotografie z okresu II wojny światowej. Mam tu na myśli dwa filmy, o których należałoby wspomnieć. Album Fleischera Janusza Majewskiego i powszedni dzień gestapowca Szmita Jerzego Ziarnika. To bardzo interesujące filmy, które właśnie w twórczy sposób wykorzystują fotografie jako pewne źródło historyczne. Jeden z nich opowiada w bardzo przejmujący sposób, bez komentarza praktycznie, o tym, Jakich zbrodni dopuścili się Niemcy podczas II wojny światowej? Bohater fotografował wszystkie te relacje, wszystkie te wydarzenia, wszystkie te fakty z bardzo dużą precyzją, wręcz z precyzją księgowego, i one, nie wiedząc o tym, że one w późniejszym czasie, czyli po przegranej wojnie, będą swoistym dokumentem. Epoki, czy dokumentem w procesach sądowych. Tutaj stały się pewnym artystycznym źródłem, bardzo ciekawym i twórczo przetransponowanym na ekran przez realizatora filmowego. W drugim z tych filmów mamy do czynienia z pewną ironią. Mówi się nawet o swoistej turystyce wojennej. Chodzi o to, że bohater, który także fotografował ówczesne zdarzenia. Bardzo e, krwawe, czy bardzo, o bardzo mocnym emocjonalnym wydźwięku, dokumentujące zbrodnie hitlerowskie, no jest tutaj opatrzony takim ironicznym komentarzem. On. E, czy wędrując razem z frontem, tak to możemy ująć, fotografuje poszczególne kraje. Czy to Francję czy później za wschodnią granicą? No właśnie w takiej Aurze pewnego zwycięstwa radości później, gdy sytuacja się zmienia, co przedstawiają kolejne fotografie, ta emocja przechodzi na inne rejestry. Gdy front się odwraca i Niemcy się wycofują, no te zdjęcia, Pokazują o wielkiej tragedii. Oficerowie niemieccy, ale także żołnierze niemieccy stoją troszeczkę na takim, takim egzystencjalnym czy moralnym rozdrożu. Z jednej strony muszą być wierni Führerowi, z drugiej boją się o własne życie. Wiedzą, że to już jest koniec, że następuje klęska. Więc bardzo ciekawe, twórcze wykorzystanie, raz ironiczne, a raz takie stricte dokumentacyjne, fotografii jako źródła także pochodzącego od niemieckich oficerów czy żołnierzy. Mamy także, oprócz e, takich e, obrazów wojny, pewne syntezy historyczne. Te syntezy mają za zadanie Podjęcie określonego tematu ważnego dla rodzimej historii, niedawnej historii z okresu II wojny światowej i podejmują no właśnie pewną syntezę jej fragmentu. Chodzi tutaj o powstanie warszawskie i o kampanię wrześniową, a także o pewne ogólne spojrzenie na okres wojny od września 1939 roku aż do maja kilka lat później. Są to filmy 63 dni w reżyserii Romana Wiączka, i mamy także filmy Wrzesień tak było w realizacji Jerzego Bossaka i Wacława Kazimierczaka oraz film Spojrzenie na wrzesień, który jest pewną odpowiedzią na ten film, który zrealizował Maciej Siński. Jeśli chodzi o te filmy, pierwszy z nich jest swoistym filmem rocznicowym. O tym już wspominałem, że takie filmy właśnie wówczas powstawały. Film rocznicowy o powstaniu warszawskim. Wreszcie po dwudziestu kilku latach taki film w ogóle mógł powstać. To już jest duży sukces, jeśli chodzi o siódmą dekadę. Ale film, który tak naprawdę wiele rzeczy przemilcza, do wielu się w ogóle nie odnosi a także przekłamuje w jakiś sposób rzeczywistość ówczesną. Jedyne, co jest wartością filmu 63 dni, opowiadającego właśnie o Powstaniu Warszawskim, to uchwycenie pewnego klimatu powstańczego, który jakby na ekranie się ujawnia dzięki źródłom filmowym. Są to materiały archiwalne, zostały one włączone na zasadzie filmu montażowego do tego, do tego tytułu, i one bardzo pięknie pokazują tę codzienność powstańczą. To jest chyba największa wartość filmu Romana Wiączka. Pewnym uzupełnieniem do tego filmu jest obraz Jana Łomnickiego Gienek, opowiadającego o Eugeniuszu Lokajskim, świetnym fotografie. To także pewne ujęcie powstania warszawskiego, ale przez pryzmat opowieści indywidualnej, jednego, bardzo barwnej postaci, jaką był Eugeniusz Lokajski i jego setek zdjęć, które wykonał podczas powstania warszawskiego. I owe syntezy, o których wspomniałem wcześniej: film Wrzesień tak było oraz film Spojrzenie na Wrzesień. To filmy skoja skojarzone ze sobą, mimo że powstały blisko po dekadzie, bo pierwszy film to jest rok 1961, drugi rok 1970. W pierwszym przypadku niestety mamy do czynienia z ogromnym przekłamaniem historii. Jerzy Bossek i Wacław Kazimierczak próbowali Wpisać się w ówczesną oficjalną propagandę, wykorzystywać też pewne socjotechniki. Przekłamują jawnie historię, zwłaszcza jeśli chodzi o temat okresu dwudziestolecia międzywojennego i przygotowań do II wojny światowej, pewnych zaniedbań polskich oficerów, a nawet zdrady. Tutaj następują ogromne przekłamania w tej dziedzinie. No a drugi film, drugi film Macieja Sińskiego z kolei, on stoi w pewnej kontrze. Próbuje lepiej wykorzystać materiały źródłowe i nie manipulować nimi. Próbuje wyjaśnić to, co się wówczas wydarzyło. Próbuje też sięgnąć do pewnych przyczyn, zobrazować je się, zobrazować się na podstawie materiałów źródłowych i też własnych przeżyć. Maciej Sieński dzięki archiwom węgierskim, polskim, one i tak były bardzo skromne, pewnym odnalezionym fragmentom filmowym, ale przede wszystkim dzięki relacjom świadków i własnym przeżyciom stara się wyważyć ów temat, temat tak zwanej kampanii wrześniowej i podważyć to, co pojawiło się w filmie Bossaka i Kazimierczaka. Jest to w miarę spójna i w miarę, jak na owe czasy, Prawdziwa historia. Podsumowując, polskie kino niefikcjonalne w latach 60. To zjawisko niezwykle złożone, trudne, bez wyraźnych akcentów, bez, bez wyraźnych przełomów, ale kino jednocześnie szalenie interesujące, gdyż podejmujące wiele tematów związanych czy to z problematyką społeczną, czy to z problematyką historyczną. To są dwa najważniejsze źródła. Myślę, że udało się twórcom uchwycić pewien pewną polskość, pewien rys naszej rodzimej kultury i tradycji właśnie w tym okresie, bo są to autentyczne obserwacje tego, co się wówczas w Polsce działo, ale także tego, jak interpretowano, jak odbierano niedawną historię, nie tylko wśród twórców filmowych, ale także wśród całego społeczeństwa. Krócej, żeby to było. No, jeszcze raz, szóste.